Witamy widzów Racjonalisty TV. Dzisiaj naszym gościem jest, nie powiem jak zwykle, ale prawie, profesor Joanna Hańderek, filozofka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzisiaj w szczególnej roli. Nie tak jak zwykle, jako filozofka o otwartej głowie i przyjaciel, czy przyjaciółka Racjonalisty TV, ale jako autorka. Autorka książki lub książeczki. Mówię to ze względu na ciepłe uczucia, które książeczka we mnie budzi, a nie po to, żeby ją pomniejszyć. Książeczki pod tytułem Filozofia wegańska, która się ukazała kilka tygodni temu nakładem wydawnictwa Dworek, przepraszam, zapomniałem nazwę. Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki. Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki w Krakowie, którą tą książeczkę czytałem w dwóch etapach i jestem pod ogromnym wrażeniem. Ogromnym wrażeniem. Jeszcze raz powiem, że jestem pod ogromnym wrażeniem, co nie znaczy, że ze wszystkim się w książeczce zgadzam. To zresztą dla mnie chyba w ogóle nie byłoby możliwe, nawet z Bertrandem Russellem nie we wszystkim się zgadzam, ale wrażenie jest ogromne, bo książeczka jest naprawdę niezwykła, niepodobna do innych książek, chociaż jest filozoficzne w jakiejś mierze, ale też jest niezwykle osobista i to w taki sposób, który w Polsce, no, mnie się kojarzy tylko z Marksem, ale nie merytorycznie, nie pod względem treści oczywiście, wydaje mi się, że nie ma żadnego związku z Karolem Marksem, tylko chodzi mi o rodzaj wypowiedzi, bardzo osobistej, bardzo emocjonalnej. Od jakiegoś czasu w racjach, które wspólnie prowadzimy, nazywamy ten rodzaj myślenia albo filozofowania myśleniem zatroskanym albo filozofowaniem zatroskanym. I to rzeczywiście oddaje chyba charakter tej książki. Zanim przystąpimy do szczegółów różnego rodzaju, może tylko powiem jeszcze w ramach mojego wstępu, że chciałbym, żeby nasza rozmowa, jak już będzie publikowana, nosiła tytuł Weganizm, filozofia czy religia, bo dostrzegam takie aspekty, które powiedzmy ogólnie na razie uzasadniają taki tytuł. To nie jest chyba wielkie zaskoczenie zresztą, ale zanim przejdziemy do tego, chciałem, Joanna, żebyś powiedziała o tym, że książka jest częścią pewnego projektu, co jest jakoś ważne dla książki, dla projektu i dla ciebie. Tak, dziękuję ci bardzo. Tak, ta książka została wydana nie bez przyczyny przez Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, ponieważ tam właśnie jest siedziba, może nie do końca formalna, ale jednak dużo odbywa się tam właśnie spotkań manifestu wegańskiego. Manifest wegański to ruch społeczny, który mam przyjemność współtworzyć. Został on powołany do życia przez redaktora naczelnego Istoty Janusza Bończaka. W tej grupie są takie osoby jak Dariusz Gzyra, profesor Marcin Urbaniak, Karolina Kuszlewicz, Magdalena Hejda. Jest to takie grono, profesor Barbara Niedźwiecka, jest to grono ludzi, którzy są bardzo różni. Jesteśmy działaczami, jesteśmy aktywistkami, jesteśmy też naukowcami, naukowczyniami. Natomiast to, co dla nas jest tutaj istotne, to właśnie weganizm, ale przede wszystkim rozumiany jako pewnego rodzaju droga, jako pewnego rodzaju też ruch społeczny czy sposób życia, bo weganizm przede wszystkim to jest sposób życia i to w mojej książce próbowałam pokazać. Natomiast wegańskie jako dieta chyba najmniej nas interesuje. To już jest ten skutek uboczny, powiedziałabym, konsekwencja. No ale bardzo ważna, zwłaszcza w rozmowie o weganizmie, który to termin jednak na ogół dotyczy zakazu, czy nie zasady takiej etyczno-praktyczno-polityczno-społecznej, niejedzenia nie tylko mięsa, ale niczego, co pochodzi od zwierząt. Więc w naszej rozmowie ja bym chciał się, jeśli w takim razie nie skupić, to przynajmniej zacząć od tego, jak się rozumie weganizm, jeśli ktoś słyszał to słowo, ale jednak już chyba wszyscy prawie wśród naszych widzów, to na pewno wszyscy,
słyszeli i wiedzą, co to znaczy, zanim się od ciebie dowiedzą, że to znaczy zupełnie coś innego, prawda? Słuchaj, najpierw w takim duchu trochę osobistym, jak to ta książka jest, chciałem zapytać, czy fakt, że zaproponowałem taki tytuł, wzbudził w tobie jakieś emocje, zwłaszcza negatywne, bo no, w tytule jest no, jednak jakaś implicite albo explicite, zależy od bystrości słuchacza, ukryta sugestia, że zachodzi podejrzenie, że tytuł jest błędny i że powinno być religia wegańska albo parareligia i tak dalej. Czy wiem, że ironiczne, czy nawet niekoniecznie ironiczne, ale krytyczne wypowiedzi, a nawet pytania na temat weganizmu spotykają się z bardzo dużą niechęcią wielu wegan, nie twierdzę, że wszystkich, nawet większości, ale wielu. Ostatnio to się okazało po wywiadzie, jaki jeden z dziennikarzy wyborczej przeprowadził z Sylwią Spurek, gdzie on no, tak dystansował się, czy nawet odnosił dość krytycznie, a w każdym razie manifestował fakt, że on sam nie jest weganinem. No i napisał kilka dni temu artykuł wyborczej, w której już jakiś czas po ukazaniu się tego wywiadu, w którym informuje, że spotkała go fala hejtu z tego powodu. No właśnie, więc czy ten dystans, który ja okazuję, wymyślając tytuł, jakoś budzi w tobie emocje takie, które może powinny spowodować, że cię od razu przeproszę bardzo i powiem, że już nigdy nie będę. I skończę. Znaczy dwie rzeczy, bo tak całkiem prywatnie, prawda, ja jestem ateistką zdeklarowaną, więc jak słyszę, że filozofia wegańska może być traktowana, czy w ogóle weganizm może być traktowany jako religia, czy parareligia, to trochę na mnie cierpnie skóra, bo religia jednak jest dogmatyczna i ja bym tutaj nie chciała w ten sposób spoglądać na weganizm. Natomiast druga sprawa. Rzeczywiście ten ruch wegański, weganki i weganie w Polsce są bardzo różni i niektórzy bardzo podchodzą tak w ogromnie zaangażowany sposób i stąd mogą się pojawiać reakcje bardzo emocjonalne, właśnie wręcz dogmatyczne. Przy czym ja bym trochę tych ludzi rozumiała, bo ja akurat taka nie jestem, może dlatego, że mam to gdzieś przepracowane bardzo mocno w głowie, jeżeli chodzi o filozofię, prawda? No jednak zajmując się filozofią tyle lat, to krytyczne myślenie gdzieś tam jest wbite w mój łeb. Ale myślę, że problem tutaj leży w pewnym stanie bolesnym świadomości. Wiele osób, nie tylko weganów, nie tylko weganek, ale w ogóle działaczy, działaczek, którzy próbują, prawda, coś zmienić, jeżeli chodzi o ekologię, klimat czy dobrostan zwierząt, cierpi w tej chwili nawet na depresję klimatyczną. No, żyjemy w czasach, prawda, kryzysu klimatycznego. Jak sobie uświadomimy, no mnie samą to przeraża, jak sobie uświadomimy, że w zasadzie na przykład w latach 70. mieliśmy już ogrom danych, które nakazywał zmiany. W latach 60. czy nawet koniec XIX wieku pojawiają się głosy, które nam tłumaczą, że cała kultura i cały przemysł zmierza w złym kierunku, to jest po prostu taka reakcja, podejrzewam, emocjonalna, gdzieś psychologicznie możliwa do wytłumaczenia, ale nie wszyscy weganie, weganki tacy są. I ten nasz właśnie manifest wegański jest taką próbą jakby scalenia środowiska też, prawda, bo chcemy rozmawiać nie tylko z różnymi weganami, wegankami, którzy, prawda, niektórzy właśnie są bardzo emocjonalnie nastawieni, inni mają jakieś inne metody, jedni chcą, prawda, drastycznie pokazywać, dlaczego są weganami i dlaczego warto przejść na weganizm, inni wolą dyskutować. Chcemy też rozmawiać z osobami, które są wegetariankami, wegetarianami, czy są osobami, które są na diecie mięsnej. Bo wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze, prawda, w weganizmie właśnie, to jednak pewien stosunek do świata, podejście do rzeczywistości. Zresztą w ten sposób, jakbyśmy się przyjrzeli, weganizm jest definiowany, prawda, już na początku tego ruchu. On się pojawia jako pewien ruch kulturowy czy społeczny, a dieta jest jakby
uzupełnieniem tego ruchu. I stąd on z samego swojego, prawda, zarania ma raczej takie krytyczne podejście z jednej strony do samej kultury, wzorców kulturowych, czy właśnie diety, jaką stosujemy, mody żywieniowe, jaka prawda, nas otacza, czy naszego podejścia do drugiego człowieka, do klimatu, do świata, czy do zwierząt. Natomiast potem to się przekłada i w różnego rodzaju formy aktywizmu, czy właśnie już tą konkretną bezmięsną dietę. Ale ja bym tu podkreślała, prawda, że dieta jest na końcu, bo to użycie na przykład produktów odzwierzęcych przecież nie jest tylko kulinarne. Popatrzmy na skórę i jej zastosowanie w różnych, prawda, naszych aspektach życia, czy zobaczmy, co się robi, jeżeli chodzi o wykorzystanie w ogóle ciał zwierząt, prawda? Tutaj jakieś kleje, smary i tak dalej też mają pochodzenie zwierzęce. No i weganizm przez to, prawda, ma takie szerokie spojrzenie. Natomiast ten nurt dogmatyczny, on niestety się pojawia, natomiast mnie się wydaje cały czas, że to jest raczej to zmęczenie, czy takie przerażenie ludzi, którzy widzą, że świat nam na naszych oczach zaczyna umierać i my tak naprawdę nic z tym nie robimy. I stąd, myślę, ten poziom emocji bardzo wysoki. Ja chciałem powiedzieć, że akurat dowiedziałem się od byłego Rzecznika Praw Obywatelskich, profesora Bodnara, że ostatnio, nie powiedział kiedy dokładnie, Komisja Europejska przyjęła inicjatywę legislacyjną taką europejską na rzecz zakazania chowu klatkowego i nadała temu jakiś konkretny kształt, nie wiem, czy to będzie dyrektywa, czy jakieś inne prawo europejskie. W każdym razie chyba po raz pierwszy Komisja wprost w ramach rewolucji, która zresztą dokonuje się w tej chwili w Europie i może o tym porozmawiamy kiedy indziej, właśnie wykonała jakiś kroczek. Oczywiście jak to jest w Unii Europejskiej, to jeszcze musi zaakceptować nie tylko parlament, który na pewno to zrobi, ale i tak zwana słynna, przerażająca Rada, która może wszystko zawetować. No ale Komisja, czyli rząd europejski, taki rząd o niezbyt wielkich kompetencjach, no bo ma nad sobą Radę, jednak wykonała taki już konkretny polityczno-prawny krok. A wracając do tego, co mówiłaś, już kilka pytań mi się nasunęło do ostatniej twojej wypowiedzi, a może spróbuję chronologicznie je zadać. Najpierw chciałem cię zapytać, ja znam prawdopodobnie odpowiedź na to pytanie, ale myślę, że nasi widzowie mogą być nieoczywista ta odpowiedź. Na to pytanie o to, dlaczego tak szybko, na moje pytanie o to, czy ten tytuł Filozofia i religia nie wzbudził w tobie emocji, powiedziałaś tylko dwa słowa na ten temat, a potem od razu przeszłaś do klimatu. Dlaczego tak szybko od weganizmu, tak jak ja go tu proponuję wstępnie przynajmniej rozumieć, przeszłaś do klimatu? To przecież nie jest to samo. I tylko prosiłbym cię, jeśli to możliwe, żebyś nie ograniczyła się do ogólnego powiedzenia, że to jest po prostu część tej samej filozofii. A dlaczego to jest część tej samej filozofii życia, czy drogi życia? Nawiasem mówiąc, jak mówisz o drodze życia, to mi się od razu kojarzy już nie z religią w ogóle, ale konkretnie z taoizmem, bo tao, teraz się chyba mówi daoizm, ale w moich czasach mówiło się. Także umacniam się jak na razie w przekonaniu, że to raczej religia, ale będziemy sobie dalej rozmawiać. Dlaczego, skąd ten klimat się od razu wziął? To jest bardzo ważne. Tutaj chodzi rzeczywiście o powiązania i pewną sieciowość, taką powiedziałabym nawet z perspektywy filozofii ontologiczną, bo to, co my robimy, po prostu ma znaczenie. Każdy nasz gest, każde nasze działanie ma znaczenie. Oczywiście nie chcę obciążać teraz jednostkowego konsumenta winą za zmiany klimatyczne, ale w drugą stronę, prawda, no wiadomo, że nasze zachowania konsumenckie gdzieś tam generują zachowania potem korporacji, które sprzedają nam dane produkty. Ale może zaczynając tak po kolei, no mówimy o weganizmie, prawda? Ty zaproponowałeś, żebyśmy tak standardowo do niego podeszli jako do diety. No to okej. Na razie.
razie. Zobaczmy, tak, no ale dobra, teraz tak, zobaczmy, co to znaczy spożywanie mięsa. Przede wszystkim hodowle wielkopołaciowe generują ogromny ślad węglowy, ponieważ zwierzęta, które tam są hodowane, na przykład krowy, bydło, szeroko ujmując, często są na przykład przewożone z jednego miejsca do drugiego. Na przykład są często krowy na przykład ze Stanów Zjednoczonych transportowane do Ameryki Południowej, załóżmy do Argentyny, ponieważ tam mogą być karmione innego rodzaju paszą niż w Stanach Zjednoczonych. To jest takie trochę obchodzenie przepisów. Chodzi o to, żeby ta krowa uzyskała jak największą masę ciała. Potem jest z powrotem przewożona do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest wrześni zabijana, no i potem jej już pokawałkowane ciało rozjeżdża się w różne regiony albo Stanów Zjednoczonych, albo świata. No więc już sama ta droga, jak popatrzymy, jak te zwierzęta i potem ich ciała krążą, no generuje ogromny ślad węglowy. Do tego hodowanie na skalę przemysłową, właśnie choćby krów, to dodatkowo jest metan, który uwalnia się do atmosfery. Czyli teraz nasz, załóżmy, stek zrobiony z ciała krowiego czy wołowego, prawda, nie jest tylko pokarmem, ale za tym idzie pewien koszt klimatyczny. Druga sprawa, żeby wykarmić zwierzęta hodowlane, tak naprawdę niszczy się całe ekosystemy, na przykład wycina się dżunglę amazońską, lasy deszczowe, gdzie sadzi się soję, z której robi się z kolei paszę, która często jest też napaszerowana jakimiś dodatkowymi chemikaliami po prostu, które choćby różnego rodzaju antybiotykami, które mają zapobiec chorobom zwierząt, które będą jadły tą paszę. No więc jeszcze tutaj mamy dodatkowy czynnik, że ktoś, kto spożywa to mięso, często spożywa je na przykład z hormonami, które nie są potrzebne, albo właśnie z antybiotykami, które mogą mu szkodzić. Ale co więcej, prawda, wycinanie tych lasów, które są płucami świata, powodują, że z jednej strony właśnie mamy wylesianie, z drugiej strony pogłębia to na przykład kryzys dotyczący istnienia zwierząt, prawda, bo to wielkie wymieranie, szóste wielkie wymieranie zwierząt, w którym obecnie żyjemy, niesamowicie przyspieszyło. W tej chwili, jeżeli chodzi o całą biomasę wszystkich istot żyjących, tylko 4% to są tak zwane zwierzęta dziko żyjące. Reszta to są ludzie i zwierzęta hodowlane, plus nasze domowe pupile. Więc te 4%, prawda, na niespełna 30% ziemi wolnej od ludzkiej działalności, to jest minimalny już w tej chwili ułamek. No i teraz wprawdzie mogą Państwo powiedzieć, że śmierć, załóżmy, zwierząt dziko żyjących nie odbije się na nas, ale to jest niestety fałsz. Ponieważ ekosystem i przede wszystkim biosfera, żeby mogła funkcjonować, czyli żeby była produkcja tlenu, to jest potrzebne nam do życia, potrzebujemy bioróżnorodności. W momencie, kiedy tą bioróżnorodność przejadamy, choćby właśnie tym mięsem, no to wtedy zabijamy biosferę, czyli zabijamy tą możliwość tworzenia tlenu. Więc tak od steku na naszym talerzu dochodzimy do kryzysu klimatycznego. I ta droga może się wydawać pokrętna, bo ja próbując odpowiedzieć na to twoje pytanie, mówię już parę minut. Natomiast niestety to jest bardzo dobrze prześledzone. Wystarczy wziąć taką popularną naukową książkę Stefano Librettiego Władcy jedzenia. Ja ją zawsze polecam, bo ona jest po prostu napisana w taki przyjemny, dziennikarski sposób. Libretti jest dziennikarzem. On zrobił takie swoiste śledztwo dziennikarskie, ale ono tylko potwierdza to, co w języku naukowców już dawno zostało opisane, że mamy ten łańcuch po prostu powiązań. Dlatego nasze wybory konsumenckie i to, co mamy na talerzu, przekłada się nie tylko na jakość życia i dobrostan zwierząt, ale na klimat i to wtórnie w nas uderza, nas jako gatunek. Ja kiedyś tak trochę a propos i pół żartem, ponieważ nie jestem pewien, czy dobrze pamiętam to, co zaraz powiem, że pamiętam, przeczytałem, że krowy nawet mucząc wydzielają sporo jakichś, nie wiem, czy metanu, czy innego gazu. I to też jest na tyle, no, ja wprawdzie bardzo rzadko w życiu słyszałem krowę,
w ogóle, ale wiem, że krowy muczą z lektury. No, bo pracowałem wprawdzie jeden dzień w dziale kopytnych ogrodu zoologicznego w Warszawie, ale tam chyba zwykłych krów hodowlanych nie było. Były bizony, żubry i jakieś, i chyba one nie muczą wcale. Czy z tym muczeniem dobrze pamiętam, że krowy mucząc... Dobrze pamiętasz, natomiast też zaobserwowano, że te krowy, które zostały zakwalifikowane jako tak zwane krowy mleczne, czyli są cały czas sztucznie zapładniane po to, żeby rodziły cielaki, po to, żeby była laktacja. One rzeczywiście, jak się im odbiera to cielątko, bo cielątko jest zaraz po porodzie odbierane od matki, odseparowywane. No, chodzi o to, żeby nie wypijało mleko. Ono dostaje zamiennik, a mleko jest przekazywane, prawda, już do produkcji wytworów mlecznych. Natomiast krowy rozpaczliwie całymi dniami, całymi tygodniami rzeczywiście nawołują te swoje cielaki. To jest to właśnie ich muczenie, które jest takim wołaniem. I w naturze, prawda, ciele by przyszło, natomiast to ciele też przechodzi koszmarną drogę, bo bardzo często przez parę tygodni trzyma się w takich zamkniętych boksach te cielątka, zwłaszcza jak to są byczki, bo chodzi o to, żeby ono się jak najmniej ruszało, żeby nie wypracowało mięśni, żeby to mięso było jak najdelikatniejsze. No i potem takie obyczka oczywiście od razu odwozi się do rzeźni, jak tylko odpowiednio nabierze masy ciała. Natomiast małe krowy są oczywiście przekazywane do sektora właśnie tego mlecznego. Natomiast krowa tak, jej po prostu układ trawienny tak jest zbudowany, że ona trawiąc pokarm produkuje metan. No i w tym momencie, kiedy ta hodowla nie miała takiej skali przemysłowej, no to umówmy się, wydechanie krowy, czy tam, prawda, inne jej odruchy fizjologiczne nie zagrażały atmosferze. Natomiast teraz my mamy czasami ogromne połacie, prawda, gdzie tysiące tych zwierząt, setki tysięcy tych zwierząt nagromadzonych, no już produkuje nam taką bombę ekologiczną i to samo jest z ich odchodami. W tej chwili na przykład wielkie te hodowle przemysłowe tworzą takie całe zlewnie tych odchodów, które przez tą raz paszę, która nie jest naturalna, bo krowy normalnie soli nie jedzą, jeszcze napaszerowanej, choćby właśnie różnego rodzaju lekarstwami. Dwa, przez to, że jest tyle tych krów, no, robi się z tego po prostu jakaś taka bomba też ekologiczna. I wiele było już śledztw, wiele było procesów, ponieważ w momencie, kiedy z takiej zlewni zaczynają te odchody przeciekać, następuje skażenie i wiele takich terenów dookoła tych hodowli wielkołaciowych jest zanieczyszczona ekologicznie ze względu choćby na te odchody. Więc tutaj mamy taki bardzo pozazębiany ze sobą proces. Do tego jeszcze można by było dodać taką rzecz, że często karmi się już najedzonych, prawda? Czyli najczęściej te wielkie hodowle przemysłowe, one karmią ludzi zachodu. I nie jest prawdą, że tutaj hodowla zwierząt umożliwia nam wykarmienie świata, bo tak naprawdę właśnie dieta roślinna pozwala z jednego hektara wyprodukować o wiele więcej, prawda? Nawet jeżeli chodzi o takie odżywcze, kaloryczne wartości, o wiele więcej pokarmu dla ludzi niż dieta mięsna, która ciągle jest no, w tym sensie ekskluzywna, że ona jest głównie produkowana dla kultury zachodniej. Natomiast druga rzecz, prawda, która budzi kolejne jakieś takie napięcia i nierówności społeczne, bo za tym idzie właśnie ta nierówność społeczna, to fakt, że to mięso, które jest subwencjonowane czy przez Unię Europejską, czy przez rząd Stanów Zjednoczonych, jest bardzo tanie, więc ono zalewa rynki światowe, gdzieś wypierając na przykład lokalnych rolników, czy prawda, niszcząc lokalne rolnictwo, co jest kolejnym takim elementem niebezpiecznym. Niebezpiecznym, ale z drugiej strony tu powolutku zacznę włączać swoje takie no, krytyczne, czy też wyrażające dystans uwagi, to oczywiście w jakiejś mierze ratuje zwierzęta dzikie, na które w Afryce się poluje cały czas przecież.
legalnie albo nielegalnie, zależy od gatunku. Także ma to też tę stronę, no, że ratuje ten wildlife, prawda? Ale to ja poczekaj, nie do końca. Nie do końca, nie, bo nie, nie w Afryce na przykład... Nie do końca, ale to może wrócimy do tego za chwilę, bo tylko chciałem napomknąć na razie. A chciałem głównie powiedzieć, że mimo mojego nieweganizmu, ja, bo okaże się jeszcze za parę minut, jakie są moje główne argumenty przeciwko ewentualnie, przeciwko mojemu własnemu weganizmowi, to ja niektóre argumenty, czy nawet większość tych, o których mówisz w książce i o których teraz mówisz, traktuję bardzo poważnie. Przy czym dla mnie akurat osobiście i subiektywnie najważniejsze są argumenty etyczne, znaczy związane z cierpieniem zwierząt przede wszystkim. I naprawdę je traktuję bardzo poważnie. Jeżeli nie jestem weganinem, to ze względu na to, co zaraz powiem za parę minut. Ale wracając jeszcze na chwilę do kwestii czy problemu tego tytułu i tego dylematu filozofia czy religia. Między innymi, gdybym sobie życzył, żeby weganizm stał się, czy filozofia wegańska stał się naprawdę bardzo popularny, czy wręcz no, zapanował na świecie, no, co jak sobie wyobrażam możliwe jest w bardzo dalekiej przyszłości, o ile w ogóle, to boję się, że to takie religijne podejście, które nazwałaś między innymi dogmatycznym, ale ja myślę, że ono jest nawet gorsze czasem niż dogmatyczne, bo dogmatyzm niekoniecznie pociąga za sobą taką skłonność do na przykład wprowadzania cenzury, do zakazywania mówienia prawdy. I ja na przykład naprawdę się przestraszyłem dwa dni temu, gdy próbowałem do naszej rozmowy zaprosić jeszcze jedną osobę, żeby bardziej, że tak powiem, urozmaicić argumentację, style argumentacji i tak dalej. No czasem to robię po prostu. I przypadek sprawił, że dowiedziałem się o pewnej wegance, która skądinąd wydała mi się bardzo rozsądną, zdroworozsądkową osobą. Poza tym, że wykształconą w zakresie wegaństwa, co się jeszcze okaże troszkę później, no, na pewno dużo lepiej niż ja, nie wiem, czy porównywalnie z tobą. I ona się troszkę bała między innymi twojego autorytetu, znaczy trochę się bała wystąpić z tobą jako takim wybitnym autorytetem, ale głównym jej argumentem przeciwko udziałowi w tej rozmowie było to, że ona się trochę bała, co na to powie organizacja, która działa na rzecz praw zwierząt i na rzecz popularyzacji weganizmu. Obiecałem, że nie powiem, jaka to organizacja. Ty już wiesz z naszej prywatnej rozmowy, ale to już spróbujmy pominąć nazwę tej organizacji. Bała się reakcji tej organizacji i wprost mi powiedziała, że gdyby miała wystąpić, to musiałaby najpierw zapytać zarządu tej organizacji, co może powiedzieć, a czego nie może powiedzieć. No więc jeżeli takie podmioty mają głosić pochwałę weganizmu bardzo różnymi argumentami, to ja się po prostu trochę boję, że oczywiście oni będą, no jeżeli jest taka sytuacja, ona najwyraźniej, ona jest członkinią tej organizacji i dobrze zna panujące tam stosunki. Ja się po prostu takiej formuły boję i to dla mnie jest właśnie ta religia czy parareligia, bo przecież nie religia w ścisłym sensie, ale blisko, z tym, co jest właśnie najgorsze w religii, czyli zakaz wolnej myśli, prawda? Mamy jakąś prawdę świętą i to, no ciekaw jestem, co na to powiesz. Ale poczekaj, bo tu właśnie wydaje mi się, że dochodzimy do bardzo przykrej sprawy, która wiąże się ściśle chyba ze specyfiką naszego kraju. My jednak jesteśmy bardzo, moim zdaniem, podlegli Kościołowi i nie chodzi mi teraz o to, że wszyscy czy większość społeczeństwa to katolicy, bo tak nie jest, prawda? Dużo osób odeszło od Kościoła, odchodzi od Kościoła, jesteśmy w czołówce, jeżeli chodzi choćby krajów, które się laicyzują. Natomiast ciągle jest jakaś taka, powiedziałabym, siła Kościoła, co widać choćby po tym, jak Kościół jednak lobbuje w polityce, jakie ma wpływy na różne polityczne decyzje, czy ciągle jeszcze w społeczeństwie jest pewien strach, by się nie wychylić i nie narazić Kościołowi. I ja mam takie wrażenie, bo też miałam parę takich sytuacji,
sytuacji, w których niechętnie ze mną współpracowano jako właśnie z weganką, ale mówiono mi wprost, że przez to, że jestem równocześnie ateistką i to taką, która nie kryje tego, to być może będę zrażać do idei ludzi, którzy są na przykład wierzący. I ja myślę, że to jest po prostu specyfika naszego kraju, w którym my ciągle boimy się dyktatury takiej kościelnej, która niezwykle, prawda, od lat 90. w Polsce zaczęła się umacniać. I teraz wprawdzie możemy obserwować tą przemianę, prawda, widać tutaj tą zmianę społeczną, ale myślę, że jeszcze długo wielu będzie się bało i będzie tak trochę, prawda, starało się zaczarowywać rzeczywistość, takie mówienie wprost, krytyczne o ateizmie jest czymś negatywnym. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, tak wracając do tego takiego parareligijnego charakteru. Ja myślę, że to jest też jeszcze inny aspekt, bo tu wspomniałeś, że ta droga wegańska trochę ci dało przypomina. I rzeczywiście jak przyjrzymy się niektórym filozofom, zwłaszcza na przykład ekoetykom, mam na myśli tutaj choćby Henryka Skolimowskiego, to Henryk Skolimowski otwarcie, prawda, wskazywał, że dla niego wielką inspiracją jest hinduizm, buddyzm czy dżinizm. I wskazywał na tą zasadę niekrzywdzenia jako taką podstawową buddyjską. I stąd u niego ekofilozofia jest takim bardzo też nie tylko racjonalnym sposobem opisywania rzeczywistości. Zresztą Henryk Skolimowski zaczynał jako filozof analityczny, filozof nauki, więc on doskonale, prawda, miał opanowane to myślenie analityczne, ale potrzebował też jakby tej drugiej drogi, właśnie tej drogi pewnej empatii, uważności i znajdował właśnie tą drogę choćby w tej buddyjskiej zasadzie niekrzywdzenia i to takiego niekrzywdzenia w bardzo szerokim rozumieniu, prawda? Bo ta wschodnia ścieżka i filozoficzna i religijna, ona nam uświadamia, właśnie buddyzm jest tego doskonałym przykładem, że nie ma różnic jakiejś hierarchii między istotami żyjącymi, czyli to niekrzywdzenie ma odnosić się do wszystkich istot żyjących i do tego sięgał Henryk Skolimowski. Jakbyśmy teraz zaczęli przyglądać się różnym badaczom, no to bardzo często oni właśnie idą w kierunku albo jakichś takich rdzennych religii dla ich własnych społeczeństw, ich własnych narodów. Mówi się o jakimś, prawda, neopoganizmie czy kultach Wicca. No są różne drogi, różne poszukiwania, ale chodzi o wzmocnienie tej ścieżki, która by nam uświadomiła taką jedność ze światem, nawet na tym poziomie emocjonalnym, czy pewnego braterstwa, siostrzeństwa. To są też te wszystkie koncepcje Matki Gai. I to oczywiście dla nas, ateistów, wolnomyślicieli, racjonalistów, ateistek i racjonalistek, brzmi trochę magicznie. Natomiast te właśnie narracje, one są taką próbą jakby innego spojrzenia na rzeczywistość, czy wypracowania też innego myślenia o świecie. Bo jednak jesteśmy, już kończę, ale jedna rzecz, my jesteśmy jednak zanurzeni gdzieś w filozofii i w ogóle w nauce współczesnej, w takim paradygmacie, który często prowadzi do takiego uprzedmiotowienia, prawda? Czyli poznanie, które uświęca wszystko. Natomiast czy poznanie, które pozwala nam też znaleźć ten klucz do natury rzeczywistości, to jest ta rewolucja kartezjańska czy Francisa Bacona, który w pewnym momencie, bo Bacon co zrobił, w pewnym momencie nas zaczął namawiać, żebyśmy nie widzieli w przyrodzie ani sakrum, ani jakiegoś naturalnego dla nas istnienia życia, tylko żebyśmy w niej zobaczyli kubiki drewna i kilogramy mięsa, które możemy spożyć. Prawda? Więc teraz próbujemy to odczarować. I stąd w niektórych wegańskich narracjach będzie tkwił ten element właśnie taki, czy magiczny, czy irracjonalny, czy religijny, parareligijny, i on zrobiony celowo, prawda? Bo to jest to poszukiwanie innej drogi.
jak mówisz o matce Gai, no to to oczywiście w książce często używasz tego wyrażenia, powiedzmy. I to nadaje książce też charakter religijny, ale nie w tym aspekcie religijności, który mnie niepokoi najbardziej, czyli nie w tym, który prowadzi do takiej więcej niż dogmatycznej, czy gorszej niż dogmatycznej postawy, o którą cię zagadnąłem w tym, w kulturze czy w subkulturze, jaką tworzy ta organizacja, której członkini na tyle się boi opinii, że musi ich zapytać, co może powiedzieć, a co nie, a czego nie może powiedzieć. To jest ważne dla mnie bardzo i w ateizmie, i we wszystkim w humanizmie. Jedną z najważniejszych wartości dla mnie jest wolność myśli, a tym samym wolność wymiany myśli z bardzo różnych względów i co do, ze względu na wartości poznawcze, ale też ze względu na skutki etyczne. Bo w przypadku weganizmu jednak dość są poważne argumenty przeciwko. Niezależnie od tego, o czym mówiłem wcześniej, co jest mi bliskie, czyli argumenty etyczne, ale też te dotyczące klimatu, czyli takie praktyczno-etyczno-zdrowotnościowe, są poważne argumenty przeciwko drodze wegańskiej. A głównym argumentem, czy taką grupą argumentów, poczytałem ostatnio na ten temat troszeczkę, no, są niedobory żywnościowe, które są nieomal nieuchronne w niektórych wypadkach, szczególnie dotyczy to dzieci. Przeczytałem wczoraj dwa artykuły na temat skutków stosowania diety wegańskiej wobec małych dzieci, które to dzieci nie dość, że dość często rozwijają jakieś tam deficyty, tak jak i dorośli, czyli związane z brakiem, z niedostatkiem niektórych witamin, zwłaszcza B12 czy D3, ale też nawet jeżeli się suplementuje tymi witaminami, to okazuje się, że te dzieci po prostu gorzej się rozwijają, są mniejsze, mają niedowagę. Oczywiście głównym problemem cywilizacji jest nadwaga, ale niedowaga też jest problemem zdrowotnym. Podobnie jak na przykład zagrożenie zbyt niskim poziomem cholesterolu. I znowu jest tak, że cywilizacyjnie naszym problemem jest zbyt wysoki poziom cholesterolu, ale jak ktoś rozwinie zbyt niski poziom cholesterolu, to też jest bardzo groźne. Sam kiedyś popadłem w taką sytuację. Miałem małe krwiaki na twarzy, prawie na pewno z powodu tego, że półtora miesiąca w ogóle nie jadłem mięsa ani tłuszczu zwierzęcego, co organizm pozwolił mi zrozumieć, no nie na 100% oczywiście, ale wszystko wskazuje na to, że te objawy związane były z tym, że nie jadłem po raz pierwszy, jedyny w życiu przez taki czas mięsa, że jak w końcu kupiłem masło, to prawie całą kostkę masła zjadłem tak, jak się je owoce na przykład, no, z dzikim apetytem, jak jakiś alkoholik, któremu ktoś pozwolił się napić po długiej przerwie. No więc ja nie twierdzę, że te argumenty dietetyczno-zdrowotnościowe muszą rozstrzygać, ale jeżeli ktoś dowiaduje się, że jedna z ważniejszych organizacji głoszących, chwalących filozofię wegańską czy religię wegańską zakazuje mówienia czegoś, to ja się boję, że to, co mówiłaś o tej krzywdzie, i pewnie miałaś na myśli krzywdę zwierząt oczywiście, a nas, naszą krzywdę, że tak powiem, pośrednio, no, przez zagrożenie dla środowiska i fakt, jak to na nas oddziałuje, może też na nas oddziaływać, tak jak już chyba to jest zrozumiałe, w ten sposób też stworzy zagrożenie dla zdrowia ludzi. Tym bardziej, i tu jest jakby drugi wątek, przepraszam, że takie długie pytanie, ale już trudno, tym bardziej, że ochrona przed tymi skutkami zdrowotnościowymi wymaga jednak, i to wszyscy autorzy, z którymi w ostatnich dniach miałem do czynienia, podkreślają, wymaga ogromnej wiedzy i staranności w doborze tej diety. Ona też, to też jest zależne od osobistych predyspozycji albo jakichś deficytów, które ktoś ma, niezależnie od tej diety, ma lub nie ma, prawda? Więc efekt byłby taki, że nawet gdyby się dało to zrobić, suplementując starannie w oparciu o rzetelną wiedzę czy poradnictwo jakichś wyspecjalizowanych dietetyków, to w ogromnym stopniu narzuca nam, gdybyśmy
gdybym ja chciał być weganinem, musiałbym bardzo dużo uwagi poświęcać temu, jak się odżywiam, co sama w pierwszej czy w środkowej części książki krytykujesz nie w odniesieniu do wegan, tylko w odniesieniu do naszej cywilizacji, w której bardzo dużo uwagi poświęcamy jedzeniu i ze względów zdrowotnościowych, i ze względu na styl życia, na to, że no, generalnie jest jakaś moda na bardzo wystawne, wyszukane jedzenie i tak dalej. I w tym miejscu książki krytykujesz, mam wrażenie, ten styl życia, w którym za dużo uwagi się temu poświęca, zamiast po prostu jeść. A z kolei z tego, co mówię o tych skutkach zdrowotnych, wynika, że właściwie przyjęcie drogi wegańskiej wymagałoby ogromnego, jeżeli to odpowiedzialnie robimy, prawda, bo również wobec dzieci, czy wobec męża lub żony, którego chcemy zachęcić, czy przyjaciół, których chcemy, czy naszych widzów. To co powiesz na te moje najpoważniejsze zastrzeżenia według planu? Wiesz, to nawet nie są zastrzeżenia. Myślę, że po prostu każdy i każda z nas, niezależnie od tego, na jakiej jesteśmy diecie, powinniśmy to mieć gdzieś w głowę wmontowane, że to, co jemy, to jest to paliwo. Jest taka dosyć, myślę, ważna książka Bea Wilson, Tak dziś jemy, biografię jedzenia. I od razu powiem, że Bea Wilson nie jest weganką, w ogóle nie namawia na żaden typ diety, ani wegańskiej, ani wegetariańskiej, ani mięsnej. Ona po prostu analizuje to, co jemy, jak jemy i skutki tego jedzenia. I tam właśnie w swojej książce Tak dziś jemy, biografia jedzenia, Bea Wilson pokazuje, że naszym największym problemem jest głównie jedzenie niezdrowego pokarmu, czyli już, prawda, jakoś wysoko przetworzonego, czy podjadanie, prawda, jedzenie tych wszystkich takich niezdrowych przekąsek. I pokazuje, że też naszym ogromnym problemem jest pokarm, który został źle przygotowany. Dlaczego od tego zaczynam? Ponieważ problem z jedzeniem, myślę, jest właśnie takim problemem, to też bardzo dobrze widać u Caroline Steele. To taka autorka, która napisała Sitopię. I ta Sitopia to jest książka o tym, jak jedzenie może ocalić świat. I Carol właśnie Steele pisze, wszystko zaczyna się na talerzu. Ja się z tym nie zgadzam, uważam, że talerz jest gdzieś po drodze, ale o co chodzi? Chodzi o to, że jak przechodzimy na weganizm, moim zdaniem powinniśmy na początku przynajmniej, bo potem już się wdrażamy w pewien styl jedzenia i to nie jest już takie trudne. Ja tą weganką już jestem naprawdę dobrych parę lat. Moja mama w wieku lat 80 przeszła na weganizm. W tej chwili ma 83 lata. To jest piękny fragment książki, gdzie opowiadasz to, jak twoja mama przeszła, no, jako w wyniku twojego przykładu czy perswazji. To bardzo piękne, chociaż oczywiście budzi trochę moich zastrzeżeń takich humanistycznych, ale piękno przeważa. Znaczy, ona była długo wegetarianką po prostu. Aha. Natomiast i ona przeszła na weganizm, bo sama mówi, że przedawkowała filmów dokumentalnych z rzeźni i stwierdziła, że już nie chce przykładać do tego ręki. Więc u niej to jest takie głęboko etyczne. Czasami płacze, że jej się tam wyserek zjadło czy coś innego, ale po prostu nie chce ze względów etycznych. Natomiast na początku, co jest ważne, zrobienie sobie takiego, najlepiej mieć jakiegoś przewodnika. Ja korzystałam ze stron Empatii stowarzyszenia zakładanego przez Dariusza Gzyrę. To jest jedno z pierwszych, prawda, takich wegańskich stowarzyszeń i na stronach Empatii można znaleźć dużo fajnych przepisów, uwag, porad. I ja polecam, żeby każdy początkujący wegan, weganka znaleźli sobie właśnie jakiegoś przewodnika, czy jakiś przewodnik, przewodniczkę. Bo dobrze wiedzieć, co do czego, bo tutaj jakby klucz do sukcesu tkwi w przede wszystkim bardzo spluralizowanym jedzeniu. Nie można na jednej grupie produktów się zamknąć, tylko trzeba, prawda, tą kuchnię mieć jednak bardzo zróżnicowaną, połączyć kaszę, warzywa, różnego rodzaju warzywa. No tu naprawdę jest dużo możliwości, ale trzeba wiedzieć po prostu co i jak. Suplementy diety na początku też są dobre, zwłaszcza jeżeli nie jesteśmy pewni, czy dobrze się odżywiamy. I ja zawsze polecam.
Na początku tylko? Znaczy, ja uważam, że każdy dorosły człowiek powinien przynajmniej raz na pół roku wylądować w przychodni i zrobić sobie morfologię, no przynajmniej, prawda? No, jednak nasze ciało się zużywa. Jeszcze żyjemy w warunkach, które są bardzo zanieczyszczone, więc no przecież, prawda, kryzys klimatyczny nie wziął się z próżni, tylko z naszego zanieczyszczenia świata. Ja zapalę sobie światło, bo już przestaje być widoczna. Okay. To było do wycięcia. No więc, prawda, ja po prostu wszystkim polecam regularne badania. Niektórzy mnie nawet za to hejtują, że jestem scjentystką, ale tutaj chodzi o nasze zdrowie, o naszą przyszłość. Natomiast też dobrze jest pewne rzeczy sobie odczarować, bo mamy pewne mity, mity takiej mięsożerności, powiedziałabym, czy mity produktów odzwierzęcych, które rzekomo mają nam gwarantować na przykład mocne, zdrowe kości. Tutaj, gdy popatrzymy na kwestię dostarczania do naszego organizmu wapnia, no to mleko, pij mleko, będziesz wielkie, takie, prawda, duże hasło. Ale pierwsza sprawa, są kultury na świecie, w których ludzie w ogóle nie piją mleka. Weźmy Koreę, Japończyków, prawda, Chińczyków, czy są kultury afrykańskie, gdzie tego mleka się nie spożywa. I tam jakoś ludzie nie umierają z powodu połamanych kości. Wręcz przeciwnie, mają się dobrze. W zasadzie picie nadmiarowe mleka krowiego wytrąca ten wapń z kości. A poza tym, jeżeli w 100 gramach mleka znajdziemy 120 mg wapnia, to na przykład w tofu będzie już tego, w 100 gramach tofu będzie już 372 mg wapnia. Więc spokojnie, prawda, jedząc produkty na bazie tofu, możemy sobie w ten sposób suplementować ten brak. Natomiast jeżeli chodzi o osteoporozę, no bo wiadomo, że w przypadku kobiet w pewnym momencie to jest poważny problem, to tak naprawdę picie mleka nie uzupełnia nam tego wapnia, właśnie może wytrącać wręcz w nadmiarze, co okazuje się najlepszym lekarstwem. Oprócz warzyw, bo w warzywach też, na przykład w brokułach jest bardzo dużo, jakieś 200 mg wapnia na te 100 gram warzywa. Natomiast co jest najlepsze? Ruch. Więc, prawda, ta dieta jeszcze dodatkowo wsparta na przykład zdrowymi nawykami żywieniowymi tutaj może być bardzo pięknie uzupełniana. Natomiast fakt, że mięso, które spożywają ludzie jedzący mięso, pochodzi w większości wypadków, prawda, już w tej chwili prawie w 100% z hodowli wielkopołaciowych, to powoduje ogromne komplikacje. Na przykład badania pokazują w tej chwili, że ludzie, którzy są na diecie niemięsnej, prawda, nie spożywają mięsa, mają o 30% niższą zachorowalność na przykład na nowotwory czy układu pokarmowego, mówiąc w skrócie. Więc no tutaj, prawda, te mity mięsolubności czy mięsa jako wartości samej w sobie są po prostu mitami i one, ja na to też patrzę jako filozofka kultury. Jak przyjrzymy się na przykład kuchni jako pewnej kulturowej instytucji, to proszę zwrócić uwagę, że na przykład w XVIII-wiecznej kulturze europejskiej pojawiły się właśnie takie idee, które mówiły, że mięso daje zdrowie, witalność, siłę, prawda? I teraz wielu medyków ówczesnych europejskich właśnie zalecało mięso albo wywar na mięsie jako produkt leczniczy. Stąd nasze babcie czy nasze mamy uwielbiały podawać rosół, gdy byliśmy przeziębieni. Więc to jest pewnego rodzaju taki mit, który wypływa z tego kulturowego wzorca. Natomiast jeżeli chcesz bronić rosołu, to tak, ale najbardziej co w rosole jest pozytywne, przyprawy, to one rozgrzewają. Więc teraz wystarczy wywar warzywny zrobić na tych samych warzywach, które robimy, z których robimy rosół,
dodać przyprawy. Jeszcze dodać w tej chwili możemy parę induskich, żeby to było takie pikantne i to nas rozgrzeje i to może dać nam ten efekt, który dawał rosół naszej babci czy naszej mamy. Więc można to, prawda, zamienić. Natomiast często tak naprawdę rosół nie leczył, tylko dawał właśnie to błogie poczucie. Jestem teraz małą dziewczynką i mamusia się mną zajmie, prawda? Czy małym chłopczykiem i teraz mama się mną zajmie albo babcia. To są Joe Foer w Zjadaniu zwierząt bardzo ładnie napisał, że to jest po prostu, kuchnia jest po prostu tradycją i kuchnia jest po prostu wspomnieniem. Ja myślę, że największym naszym problemem jest właśnie to, że w pewnym momencie siadamy do stołu i nam się przypomina, że nasza ukochana babcia robiła jakiegoś wspaniałego indyka albo jakąś cudowną kaczkę, albo, prawda, babcia robiła najcudowniejszy rosół pod słońcem. I chyba bardziej to nas boli niż samo jedzenie czy niejedzenie mięsa, prawda? Tylko co za tym pokarmem idzie, prawda? I Joe Foer właśnie, który jest sam weganinem, prawda, ma żonę wegankę i dziecko właśnie już w tym duchu wegańskim wychowuje, pisze, że długo nie mógł przejść na weganizm, bo cały czas, prawda, gdy jechał do tej swojej ukochanej babci, zastanawiał się, no jak ja jej powiem, że nie zjem jej potrawy, a poza tym jak ja nie spróbuję kawałka mojego dzieciństwa. No i te, prawda, elementy gdzieś mogą być bardzo silnie na nas oddziałujące. Natomiast trzeba też sobie, już kończę, trzeba sobie też uświadomić, że być może to, co dawała nam kiedyś babcia czy prababcia, prawda, było innej jakości, bo to było to zwierzę, które nie pochodziło, prawda, z tej hodowli wielkopłaciowej, czyli nie było tak nafaszerowane różnego rodzaju dla niego niezdrową karmą i to powodowało, że to jego ciało inaczej w ogóle funkcjonowało i dawało inny rodzaj mięsa. Zwróć uwagę, że nie mówię o krzywdzie zwierząt, bo tutaj gdzieś zakładamy, że to jest też taki główny powód, dla którego tego mięsa nie jemy. Z całą pewnością to jest mój główny powód jakoś poważnego traktowania tego tematu i jakoś brania pod uwagę, że kto wie, co się ze mną zdarzy w przyszłości. Jakoś za bardzo nie bronię się, chociaż no mam swoje, wyrażam je tutaj, zastrzeżenia. Chciałem, tak trochę chwaląc swoją otwartość, powiedzieć też żartem, że po tym, co mówiłaś na temat mleka, że tutaj jestem wzorem chyba nawet dla większości wegan, ponieważ ja mleka nie piłem nigdy, odkąd pamiętam, a nawet nie piłem go wcześniej. Wiem, że już w przedszkolu odmawiałem picia mleka do tego stopnia, że wszystkie dzieci dostawały zupy mleczne w szczególności. No i mleko tam w przeróżnych postaciach, ja tego nigdy, no nie powiem nienawidziłem, ale po prostu odmawiałem spożywania, a byłem w tym, jako dziecko podobno byłem bardzo asertywny i w przedszkole specjalnie dla mnie szykowało jakieś potrawy, nie mam pojęcia jakie, bez mleka, więc tu jestem wzorowy proto-weganinem. Ale przechodząc bardziej serio do tego, co mówiłaś, chciałem dotknąć innej zupełnie kwestii takiej filozoficzno, biologicznej, powiedzmy, czyli tego właśnie, czy jemy to mięso ze względu na jakąś tradycję, przyzwyczajenie, czy wzór osobowy babci, która przygotowywała pysznego kotleta. Nawiasem mówiąc, moja babcia nie przygotowywała pysznego kotleta, tylko piła smalec płynny i kompletnie nie mam tęsknoty do, znaczy nie czerpię z tego wzoru babcinego swoich preferencji kulinarnych. Nie piję smalcu, nawet nie jem smalcu. Ale wracając do tej filozoficzno-biologicznej kwestii, no piszesz w którymś miejscu w tej książce, ale też skądinąd wiem, że podzielasz taki, no nawet więcej niż pogląd, no taki element filozofii w sensie życiowym, typowy dla humanistów, współczesnych humanistów, nie renesansowych humanistów, że człowiek jest po prostu zwierzęciem. No ma jakieś cechy szczególne, to tam kiedy indziej może się zastanowimy, czy jednak może nie ma, ale że jesteśmy zwierzętami. Natomiast cały program wegański, czy droga wegańska, bez względu na to, czy to jest filozofia, czy religia,
no jest jednak jakoś zupełnie niezwierzęcy. To jest bardzo ambitny, bardzo wymagający projekt, taki etyczno-społeczno-polityczno-ekonomiczny też przecież, który wymagałby, czy wymaga już od ludzkości no, naprawdę ogromnego wysiłku, który może się wydawać małym wysiłkiem, jak już się wejdzie na tę drogę, ale w skali świata, biorąc pod uwagę i systemy ekonomiczne, i wszystko, i tradycje, i no bardzo różny stosunek do jedzenia mięsa w różnych, nie tylko krajach, ale kręgach kulturowych i tak dalej, to jest to, co mogę powiedzieć, projekt bardzo ambitny etycznie i w tym sensie on podkreśla nasze człowieczeństwo i właśnie wymaga od nas, żebyśmy w ogóle nie byli zwierzętami, tylko żebyśmy byli jakimiś super istotami, które już prawie się nie liczą z naszymi jakimiś naturalnymi, takimi czy innymi, tak czy inaczej ukształtowanymi potrzebami, odruchami, jakimiś tam tęsknotami, emocjami, porywami, tylko właśnie systemem wartości i racjonalnym osądem i wyborem racjonalnym najlepszej drogi życia. Czy jako dla filozofki tutaj nie jest to dla ciebie no, kłopotliwe, że powstaje jednak taka sprzeczność w tej drodze życiowej, tak jak wyłożyła się w sposób fenomenalny zupełnie pod wieloma względami, o czym mówiłem na początku w swojej książce. Znaczy, może dwie rzeczy, prawda? Pierwsza, jeżeli chodzi o to zwierzę, nie zwierzę, bo ja mam takie wrażenie, że kultura europejska i potem, prawda, wyrastająca na wielu tych wzorcach kultury europejskiej i kultura zachodu, prawda, to rozszerzenie, jest bardzo oparta na takich ostrych, binarnych podziałach, prawda? Czyli człowiek, zwierzę, kultura, natura, to już Platon w zasadzie nam zarysował mocno ten podział. Za tym idą też takie podziały szowinistyczne, rasistowskie czy gatunkowistyczne, czyli prawda, mężczyzna, kobieta, czy człowiek biały, niebiały. To jest jakby jeden rdzeń takiego stygmatyzowania tego, co nie jest uznane za kulturowe, męskie, europocentryczne. No to gdzieś byśmy tutaj mogli całą galerię znaleźć filozofów, którzy gruntowali ten podział. Ale wystarczy tego Platona wskazać, który wyraźnie oddzielił człowieka od świata. I to jest taka alienacja, którą sami sobie zrobiliśmy. Na szczęście nie we wszystkich kulturach, nie we wszystkich tradycjach ta alienacja tak przebiegała, nie była tak ostro spolaryzowana. Wspomniany tutaj buddyzm, prawda, czy hinduizm, znajdziemy też wiele takich religii, czy w Afryce, czy w Ameryce Południowej, Północnej, gdzie nie będzie takiej silnej polaryzacji, stąd, prawda, powrót do pewnych kultur czy religii pozachrześcijańskich staje się taką alternatywą, ale uświadomienie sobie, że ten podział człowiek-zwierzę jest sztuczny i to sztuczny nawet nie naukowo, bo jesteśmy gatunkiem, homo sapiens, prawda, gatunkiem żyjącym pośród innych gatunków, pozwala nam na jakby zerwanie z tą tradycją hierarchiczną myślenia. Czy to podkopuje też takie antropocentryczne myślenie? To jest też to uświadomienie sobie, że to, co ja robię jako człowiek, wpływa na inne gatunki, wpływa na całe środowisko i potem zwrotnie wpływa na również mój gatunek. Więc tu nie chodzi o takie heroiczne oderwanie się od siebie, tylko właśnie o powrót do siebie, prawda? Czyli to uświadomienie sobie, że ja jestem aż zwierzęciem, które pośród stadnych, wyższych, naczelnych wykształciło możliwości i narzędzie choćby tego naukowego czy racjonalnego myślenia, no daje mi możliwość właśnie takiego zerwania z antropocentryzmem jako czymś sztucznym, prawda, i warunkowanym wprawdzie kulturowo, ale opartym na złych jakby przesłankach choćby tych naukowych, prawda, no bo to jest to założenie
człowiek jest duszą. Oczywiście tutaj religia chrześcijańska czy religia katolicka bardzo ostro spolaryzowała, bo powiedziała, człowiek ma duszę, zwierzęta to są te bydlęta, które duszy już nie mają. I nawet te słodkie opowieści świętego Franciszka nie zmieniają tutaj tej hierarchii, prawda? W słowach świętego Franciszka jest jakiś taki w zasadzie paternalizm, no bracia mniejsi, no będziemy dla nich kochani, pogłaszczemy, nie kopniemy, no super. Znaczy dobre i to, ale ciągle mamy tą hierarchię. I to jest jakby pierwsza sprawa, więc nie wydaje mi się, że to jest jakaś utopia, nie wydaje mi się, że to jest jakieś heroiczne zrywanie ze sobą, tylko to jest raczej właśnie zrozumienie siebie i zrozumienie tych powiązań. I druga sprawa, wydaje mi się, że to jest jednak istotne, że rozmawiamy w 2022 roku, bo kryzys klimatyczny stał się faktem. Jak spojrzymy na świadomość młodych ludzi, którzy obecnych, prawda, nastolatków, dwudziestolatków, dwudziestoparolatków, ale również dzieciaków, które mają tą świadomość klimatyczną bardzo rozwiniętą, to wydaje mi się, że rewolucja już się dzieje. Tylko my jakby jeszcze się do niej nie ustosunkowaliśmy, ale ona już się dzieje, bo strajk klimatyczny młodych ludzi to nie była tylko jednorazowa przygoda, to nie była tylko Greta Thunberg, prawda, która sobie powstała pod parlamentem, ale to z tego się zrobił poważny ruch, z którego wyrosło naprawdę wielu aktywistek, aktywistów. To są ludzie, którzy wchodzą do polityki, nie bez przyczyny choćby w Europarlamencie mamy teraz silną reprezentację Partii Zielonej właśnie i myślę, że jeszcze parę lat i te zmiany będą. Prawda, prosta rzecz. Jeszcze parę miesięcy temu wegan w Polsce to był 1% wegan i weganek. Teraz ten ruch już urósł do 2%. To jest kwestia paru miesięcy. Jak ja zaczynam moją, że tak powiem, drogę wegańską, to naprawdę płakałam, jak widziałam niektóre produkty, które chciałam sobie kupić. Nie mówiąc o tym, że musiałam heroicznie po całym mieście się miotać, żeby kupić coś sensownego. W tej chwili wystarczy, że wejdę do jakiegokolwiek sklepu sieciowego i mam te produkty i to jeszcze w cenie, która no w tej chwili w zasadzie cena każda zabija, ale prawda, no powiedzmy, że one zaczynają coraz bardziej wchodzić do obiegu. To też pokazuje, że skoro producenci nawet produktów mięsnych zaczynają nam proponować kabanosy wegańskie, to znaczy, że jest na nie coraz większy popyt. To znaczy, że siła rośnie, prawda? Tylko ja myślę, że my ciągle, to znaczy my dorośli po prostu, my 30-40 plus i tak dalej, my ciągle jakby nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ci młodzi ludzie, którzy teraz wchodzą w dorosłe życie, oni żyją w cieniu katastrofy klimatycznej i mają świadomość, że wóz albo przewóz, że muszą coś zmienić. I ja to widzę po moich studentach. Od jakichś ostatnich 2-3 lat, jak robię z nimi etykę, czy zaczynam, prawda, nawet zwykłą historię filozofii i wspominam przy Platonie właśnie to jego oderwanie człowieka od natury, to jeszcze 5, 10, 15 lat temu na nikim to nie robiło wrażenia. Teraz po sali idzie takie, ojej. Jak zaczynam wchodzić i zaczynam z nimi rozmawiać, nagle się okazuje, że pewne rzeczy, które wcześniej musiałam tłumaczyć, oni już wiedzą. Czasami wiedzą lepiej ode mnie. I to właśnie moi studenci przed pandemią zaczęli, jeszcze przed pandemią zaczęli, prawda, strasznie krytykować i krzyczeć, dlaczego na naszym uniwersytecie są automaty, w których sprzedaje się jakieś tam czekoladki czy jakieś inne łakotki do zjedzenia, które są na oleju palmowym. Oni to wypatrzyli. Oni po prostu mają świadomość bardzo dużą. Ja mam coraz więcej studentów, którzy nawet jak idą na imprezę, wyluzować się po prostu studencką imprezę, to biorą ze sobą jedzenie swoje wegańskie, bo nie chcą, prawda, jeść niczego innego, a równocześnie nie chcą być popsuć zabawą, nie chcą nikogo obciążać, więc przygotowują sobie wcześniej. I to dla nich też jest standard.
Za moich czasów kto by pomyślał, po prostu był dzień, noc, bo pora niczyja i się szło, a teraz nie. I myślę, że to jest nie do przecenienia siła, bo tych ludzi, gdzie spojrzeć, prawda, jest coraz więcej i oni na razie, prawda, wchodzą w życie, ale wchodzą już na bardzo silnych, aktywistycznych nogach. Więc myślę, że tutaj rewolucja się sama dokona, więc myślę, że za parę lat... Ja zresztą tą książkę, przyznam się, ja ją pisałam też trochę nie tylko jako, prawda, taki dialog i rodzaj manifestu wegańskiego, który jest tutaj zresztą na końcu napisany, ale ja ją też pisałam trochę z takiej chęci, nie wiem, empatycznego solidaryzowania z moimi studentami, bo ja mam poczucie, że należę, zbliżam się wesołymi krokami do 50, 47 jeszcze mam lat, no więc mam takie poczucie, że należę do pokolenia osób, które właśnie przeżarło ziemię, przeżarło świat, że ja sobie dobrze żyłam, prawda, dobrze jeździłam, dobrze mi było, a teraz ci młodzi ludzie będą za to płacić wysoką cenę, ich dzieci będą płacić wysoką cenę, więc to wejście w weganizm i w tą filozofię wegańską jest też taką moją właśnie takiej empatii czy solidaryzowania się z tymi młodymi ludźmi i wspierania też ich. Próbuję dołożyć tą cegiełkę, prawda, do tego ruchu, który oni robią. No więc ja chciałem powiedzieć, że dla mnie, mimo mojego wieku, już nie będę straszył naszych widzów tutaj ogłaszając, ile mam lat, mimo mojego wieku dla mnie ten temat nie jest nowy. Głównie z tego powodu, że w latach 80. i to jeszcze przed wybuchem Solidarności spędziłem sporo czasu w Holandii i w Szwecji i tam miałem do czynienia z aktywistami głównie wegetariańskimi, ale również z wegańskimi i już wtedy toczyłem z nimi dyskusje na temat różnych zalet i wad. Zresztą te dyskusje w tamtych czasach i w tych krajach miały aspekty też inne niż te, które do tej pory podjęliśmy, na przykład ekonomiczne. Znaczy, ty wspomniałaś o tym, że więcej można kalorii wyprodukować hodując czy uprawiając zboża niż karmiąc tym zbożem zwierzęta i tak dalej, ale oni kładli nacisk głównie na to i pamiętam studentów holenderskich, którzy w większości byli wegetarianami, że jak w ramach wymiany studenckiej przyjechali do Polski, to po dyskusjach, które toczyliśmy w Holandii i po tym, że oni tam nie jedli mięsa w ogóle, byliśmy wszyscy bardzo zdziwieni, gdy się okazało, że w Polsce jedli mięso jednak. I to nawet było trochę dziwne ze względów zdrowotnościowych też, bo to była radykalna zmiana diety i to na taką polską z lat 80., na pewno nie najzdrowszą, również mięsną. No i oni powiedzieli, że wzgląd ekonomiczny między innymi jest taki, że mięso ich zdaniem w Holandii było drogie, a w Polsce jest tanie. Było groteskowo w tamtych czasach tanie, bo po czarnorynkowym kursie guldena jeszcze. No i nagle się okazało, że ci wegetarianie tak naprawdę kierowali się, byli skąpcami. Nie mówię, że tylko i wyłącznie, no ale całkowicie zmienili dietę. W każdym razie ale z drugiej strony, przepraszam, bo tylko jedno dodam, bo to jest ważne, prawda, bo jak popatrzeć właśnie to w latach 60. jest Milcząca Wiosna, Rachel Carson, mamy Julietę Galateję i Milczącą Arkę, więc prawda, ten ruch gdzieś od lat 60., 70. to jest kumulacja, wchodzi Peter Singer, Tom Regan, no po prostu dzieje się, więc rzeczywiście tutaj w Polsce jesteśmy do tyłu. Jak ze wszystkim, ale chciałem przejść do, znaczy właściwie kontynuując ten wątek, chciałem dojść do tego, co mnie najbardziej niepokoi. Przy pewnych tęsknotach, które takich do tego bardzo etycznego, ja uważam, że to jednak jest heroiczna postawa w skali ludzkości, niekoniecznie w skali jednostki. Są osoby, którym to może przyjść bardzo łatwo, są osoby, którym przychodzi to trudniej z wielu, wielu najróżniejszych względów. Ja mówiłem na przykład o tej swojej reakcji organizmu na brak jedzenia mięsa i czasem się zdarza teraz, że tam przez tydzień albo dwa, ja bardzo lubię warzywa. Wszystko we mnie się ucieszyło, jak wspomniałaś o tym, że brokuły zawierają tam jakieś bardzo... Ja wiem oczywiście ogólnie, że są zdrowe, ja kocham brokuły, więc
Zdarza się, że przez jakiś czas nie jem mięsa, ale jak wejdę po jakimś czasie do sklepu i widzę mięso, bo ja dokonuję wyborów jedzeniowych w sklepach w ten sposób, że patrzę na wszystko i jak spojrzę, na tyle jestem zintegrowany, znaczy różne układy mam zintegrowane, że jak spojrzę na coś, czego potrzebuję, to pragnę natychmiast to zjeść. Mogę się oprzeć z różnych względów, ale najchętniej się nie opieram, bo niby dlaczego. Znaczy są to względy etyczne, ale chcę wrócić do głównego mojego problemu, czyli tego potencjału, który umownie nazywam religijnym, a teraz powiem, o co mi głównie chodzi, potencjał autorytarny, który no, przejawia się już w tym, co mówiłem wcześniej, ale podam jeszcze dwa inne przykłady. Jeden przykład jeszcze, że podobno u tej europosłanki, o której była wcześniej mowa, żeby się zatrudnić w jej biurze, to trzeba zadeklarować weganizm. No, nie mówię, że to jest jakiś skandal, ale to jest już taki rys autorytarny, który mi się nie podoba, bo można by spróbować troszkę ambitniej postąpić i zatrudnić nie wegan i starać się na nich wpłynąć, bo w końcu chodzi o to, żeby popularyzować tę filozofię czy drogę życiową. Ale też wracając na chwilę do dzieci i do tych artykułów, których autorzy albo osoby wywiadowane podkreślały to szczególne zagrożenie dla dzieci. Ciekaw jestem, co ty, gdybyś była matką, byś zrobiła, gdyby twoje dziecko chciało już jeść mięso i było na tyle podrośnięte, że miałoby swoje sposoby ewentualnie, żeby to mięso skądś tam zdobywać. I wyobraź sobie, że znalazłabyś ukrywane przed tobą mięso, które dziecko pojada. Co byś wtedy zrobiła? Oj, gdybym ja była mamą, to nie, ja myślę, że tutaj to chyba każda mama i każdy tata powinien jednak szanować autonomię swojego dziecka, bo moje dziecko nie byłoby mną, prawda? Więc może byłoby mi bardzo przykro i zastanawiałabym się, co poszło nie tak, ale z drugiej strony, no tutaj trzeba zrozumieć, prawda, to inna osoba. Więc pewnie bym próbowała spytać, dlaczego, o co chodzi i puściła jakąś wegańską gadkę, ale na pewno bym nie zabraniała. Zresztą ja należę do tego, że tak powiem, do tego typu weganek i wegan, którzy raczej chyba wolą zachęcać. Ja widzę w weganizmie raczej proces, czyli rozumiem, że ktoś na przykład może w pewnym momencie, chociaż nie je żadnych produktów od zwierzęcych, złamać się, nie wiem, zjeść plasterek sera albo zjeść jajko. No bo po prostu jesteśmy ludźmi, prawda, więc mamy różne potrzeby. Poza tym to nie jest też takie jednoznaczne. No są, wspomniałeś, prawda, o tej swojej jakiejś takiej dziwnej przygodzie, prawda, fizjologicznej. No to pokazuje, że różnie też na różne diety reagujemy. Na szczęście powstaje tak zwane czyste mięso, prawda, więc być może ten problem nam się za chwilę w ogóle rozwiąże i będziemy mogli spokojnie, prawda, ludziom polecać właśnie to czyste mięso. Czyli myślę, fabrycznie, fabrycznie produkowane. Tak, tak, tak. No po prostu z tkanki, prawda, hodowlane. Natomiast ja myślę, że tu bardzo ważne jest pokazanie pewnych argumentów. Tu może jest też ten moment dobry, żeby jednak wspomnieć o dobrostanie zwierząt, bo jakbym była mamą i bym zobaczyła, że moje dziecko, prawda, bardzo chce jeść mięso, to bym przede wszystkim, prawda, próbowała z tym osobnym, odrębnym, autonomicznym człowiekiem porozmawiać, zaczynając od pytania o co ze zwierzęciem, którego ciało, prawda, chcesz zjeść. I no nie, ale tu już zakładamy, dziecko, prawda, że ten młody człowiek ze mną rozmawiał wcześniej. Dziecko by się rozpłakało albo zezłościło, prawda, wtedy. Nie, poczekaj, tu zakładamy, że to dziecko jest przeze mnie wcześniej wychowywane, prawda, więc wcześniej jakieś inne narracje były niekoniecznie tak przemocowe, bo tu już poleciałam przemocową, prawda. Natomiast ja myślę, że też w pewnym momencie każdy z nas musi jakby sam sobie zbudować odpowiedź na to, kim jestem. To trochę tak jak właśnie z wiarą czy ateizmem.
My możemy się wychowywać w religijnej rodzinie, ale zostaniemy ateistami, czy w ateistycznej zostaniemy osobą wierzącą. No to na pewnym etapie naszego życia jest pytanie, kim ja jestem, i to już musi być nasza autonomiczna odpowiedź. Więc jeżeli nie czujemy tej potrzeby ze względu na dobrostan zwierząt, ze względu na klimat, czy ze względu na taką solidarność z innymi żyjącymi istotami, to myślę, że wcześniej czy później taki weganizm upadnie i skończy się tak, jak mówiłeś o tych, prawda, swoich znajomych Holendrach, którzy ucieszyli się, że mają do czynienia z tanim mięsem, mogli się najeść, pewnie na zapas. Natomiast jak to jest nasza autonomiczna decyzja, to potem ona nam zostaje i możemy się czuć z tym bardzo szczęśliwi. Ja tutaj widzę cały czas właśnie naszego, tak powiem, inicjatora manifestu wegańskiego, redaktora Janusza Bończaka, który często podkreśla, że jego weganizm to jest taki jego spokój, jego szczęście bycia w świecie. On jest po prostu spełnioną osobą dzięki temu, że właśnie wie, że jego dieta nie krzywdzi inne istoty żyjące, właśnie w tym szerokim sensie, również pokoleniowym. I to jest u niego takie bardzo holistyczne, bardzo naturalne. Ja myślę, że my po prostu, jeżeli nie mamy takiego stanu, tylko to jest dla nas moda albo uleganie czyimś wpływom, prawda, bo nam mama tak mówi, albo kochamy tatę i chcemy tak jak tata, to nie jest jeszcze bycie ani wierzącym, albo niewierzącym, ani bycie weganinem czy nieweganinem. Tylko to jest kwestia pewnej dojrzałej decyzji, prawda? Ale to musimy sobie sami wypracować. I czasami te drogi są naprawdę bardzo, bardzo różne. I tu wrócę do tej mojej mamy, która cała ta była po prostu wegetarianką. I ten jej wegetarianizm, podejrzewam, też trochę wiązał się z tym, że niekoniecznie jej mięso bardzo smakowało. Oczywiście lubiła sobie tam przyrządzić, ale generalnie po znamionach raczej maluje niż siedzi w kuchni, to ja jestem bardziej kuchenna. Natomiast u niej to nastąpiło na zasadzie jego krach. Zobaczyła o jeden obrazek za dużo i to było aż traumatyczne. I nagle z dnia na dzień nic nie jem od zwierzęcego z takim bardzo silnym przekonaniem, że ona nie może czuć się jakby elementem krzywdzącym, prawda? Bo jest wtedy czuła się jak w takim trybik, jakby była takim trybikiem w jakiejś okrutnej maszynie. I u niej to jest bardzo, prawda, silne przeżycie, ale też bardzo autentyczne. Więc mamy różne drogi do weganizmu. Ja sama nie wiem, kiedy ja się stałam weganką. To było jakieś takie płynne, prawda? Pewnie pamiętasz mnie, jak podjadałam z tobą jeszcze jakieś sałatki, w których miałam serek i byłam cała szczęśliwa. Więc ja nawet nie wiem, kiedy ja stałam się tą weganką. Po prostu to jakoś przyszło tak zupełnie naturalnie. Nie, bez żadnych jakichś wewnętrznych awantur, no po prostu pstryk i pewnego dnia się obudziłam i uświadomiłam sobie, że wszystko jest wegańskie dookoła. Ten pstryk to jest moment, w którym sobie coś uświadamiamy, czy podejmujemy decyzję, ale proces się dokonuje, być może, uwaga, w naszych widzach czy słuchaczach teraz dokonuje się ten proces i przez chwilę skłaniają się ku wegaństwu, ku tej drodze, mówiąc tak elegancko, ku matce Gai, mówiąc religijnie, ku racjonalnemu wyborowi mającemu na celu ochronę środowiska, a potem przez chwilę pewnie zwracają się przeciwko i tak uruchamia się być może, czy trwa proces dochodzenia lub niedochodzenia. Jest tu wiele różnych aspekcików, o które nie wiem, czy cię jeszcze pytać, bo wydaje mi się, że już bardzo długo rozmawiamy, ale może o jedną rzecz się zapytam, dotyczącą tej kwestii, o której ogólnie pytałem parę minut temu, tego bycia zwierzęciem lub nie, bo podejmujesz też w książce taką kwestię nie tylko jedzenia zwierząt czy produktów odzwierzęcych, ale też jakby zabierania na przykład kurom jajek, prawda? No faktem jest, że jak hodujemy kury, to chyba ci, którzy hodują, zabierają wszystkie jajka, nie wiem, jakie zwyczaje panują, ale ja kiedyś przez jakiś czas mieszkałem w takim domku za Warszawą, gdzie hodowano kury. Ja przez jakiś okres tam pomagałem, karmiłem te kury i też poproszono mnie o to tam kiedyś, żebym zebrał jajka.
No i poszedłem do kurnika, czy takiego pomieszczenia, gdzie te kury przebywały. No i brałem te jajka i zwracałem się do kur jak członek jakiegoś plemienia. Ja kiedyś bardzo się interesowałem etnologią, więc być może mam takie jakieś tęsknoty. Zwracałem się do kur z argumentacją pewną, bo ja nasze relacje traktuję bardzo partnersko ze zwierzętami. Nie tak heroicznie, etycznie jak ty, tylko partnersko. I mówiłem, słuchajcie, drogie kury, przecież ci państwo was karmią od, nie wiem, odkąd żyjecie. Więc jak was karmią, to może byście się podzieliły jajkami. I kury nie reagowały na to w sposób dla mnie zauważalny, ale wydaje mi się, że to tak z kurami jest, więc uznałem, że to jest do przyjęcia. I takie podejście w ogóle mi jest bliskie, bo ja owszem jem też kury, ale właśnie w poczuciu mojego zwierzęcego prawa. Znaczy ja swoją zwierzęcość rozumiem tak, że mimo zastrzeżeń i sumienia, które mnie trochę gryzie, bo jednak mam też sumienie, ale mam też tego zwierzaka w sobie. Stąd no, na przykład z tymi kurami wszedłem wtedy bardzo, na bardzo krótki czas w taki układ, że ja im daję jedzenie, a one mi dają połowę swoich jajek. No tak się z nimi umówiłem wstępnie. Nie wiem, jak to tam dalej wygląda. Czy ten typ relacji ze zwierzętami wydaje ci się, poza tym, że jest trochę żartobliwy oczywiście, ale wbrew pozorom, to przeze mnie tu nie przemawia wyłącznie skłonność do żartobliwego ujmowania takich kwestii. Ja widzę w tym pewien sens. Kury dostają od nas jeść, dają nam jajka. Znaczy, opowiadała mi to koleżanka aktywistka, która ma kury. Wszystkie pochodzą z chowu wielkopłaciowego, zostały albo wykupione, albo tam już wolę nie wiedzieć, jak ona weszła w posiadanie tych kur. Natomiast istotne jest to, że to były kury, które były leczone, prawda, tam cała była terapia. I co ona zaobserwowała? Bo jest też weganką, no ale jak się już pojawiły w jej życiu kury, no to pojawiły się jajka, więc pojawiła się pokusa, a może by wziąć od tej kury jajko. I co ona zauważyła? Że są kury, które, czy to jest taki cykl, że są kury, które nie reagują, jak się im bierze jajka, właśnie wchodzą w ten deal, ty mi dajesz jedzenie, to ja nie zauważę, że bierzesz jajko, ale czasami ta sama kura po jakimś czasie strasznie rozpacza, nawet zauważyła, że ukrywa te jajka. Zresztą też czytałam w takich blogach aktywistycznych, prawda, że to jest przez aktywistów zaobserwowane, że są momenty, kiedy kura po prostu chce wysiedzieć to jajko. No ale tutaj wchodzimy właśnie w ten dialog. Jak znasz relacje, znasz język, to wiesz też, kiedy odpuścić. I ja myślę, że to, co jest najbardziej przykre w XX wieku, w momencie, kiedy weszły w ogóle hodowle wielkopłaciowe, weszło to takie uprzemysłowienie, mówimy o przemyśle mięsnym, przemyśle, prawda, tam nabiałowym i tak dalej, to całkowite uprzedmiotowienie czy urzeczowienie, prawda, istot żyjących. Natomiast dopóki z nimi negocjujemy, to można dużo, prawda? Więc podejrzewam, że niejedna kura, która po prostu nie chce wysiedzieć, nie będzie płakała za tym jajkiem. No i wtedy to jajko nie jest okryte jakąś, prawda, krzywdą tej kury. Więc dialog, prawda? Dla mnie w momencie, kiedy właśnie wchodzimy w ten tryb, w którym widzimy w zwierzętach po prostu zwierzęta, a nie rzeczy. Poza tym współczesna nauka, popatrzmy na rozwój animal studies, one nas utwierdzają w tym, że no te istoty, które mają przecież też mózgi, neurony, no w tej chwili na moich kolanach siedzi moja kotka, a wiemy, że koty mają, prawda, bardzo ciekawe osobowości, to są istoty, które posiadają właśnie choćby przez te swoje biologiczne również uwarunkowania dużo, dużo, prawda, możliwości.
Ja tu na myśli mam na przykład Barbarę King i jej osobowość na talerzu, prawda? To jest biolożka, która badała zwierzęta, które zjadamy. No i właśnie zwróciła uwagę na to, że kury są bardzo inteligentne, zresztą świnie są inteligentniejsze od psów, tylko my kulturowo, prawda, w tej części Europy nie zjadamy psów, prawda, gdzie indziej się je zjada. My zjadamy świnie, ale to jest taki wybór czasami bardzo arbitralny, natomiast jakoś tak się utarło, że jak pokazuje Barbara King, że jak mam już jakieś zwierzę, które zostało zakwalifikowane do zjedzenia, to nie przejmujemy się jego osobowością, nie widzimy tej osobowości. Natomiast nauka nam pokazuje, choćby neuronauki, prawda, czy animal studies, badania też behawioralne, że zwierzęta w wielu, wielu wypadkach mają no, to, co zawłaszczyliśmy, prawda, czyli jakieś instytucjonalne zachowania, języki, czy zachowania o charakterze też nawet i moralnym, no bo choćby kooperacja międzygatunkowa, wzajemne pomaganie się, prawda, i tak pomaganie sobie i tak dalej. To można by było dużo o tym mówić, rzeczywiście nie czas na to. Ale dlaczego ja wspominam tu choćby tą Barbarę King, czy tą opowieść o kurach? No bo one nam uświadamiają, że wszystko zależy teraz od tego, jak my jesteśmy w stanie spostrzec drugą istotę żyjącą, jak jesteśmy w stanie ją zrozumieć i czy potrafimy z nią wejść właśnie w ten dialog, jaki bo to można się śmiać, że rozmawiaj z tymi kurami, ale z drugiej strony każdy z nas, kto ma właśnie swojego domowego przyjaciela czy przyjaciółkę, swoje, ja się śmieję, że uprawiam macierzyństwo międzygatunkowe, prawda, bo mam córeczkę, koteczkę i córeczkę, psineczkę, ale każdy z nas, kto ma właśnie zwierza pozaludzkiego w domu, dobrze wie, że się świetnie gada z tymi istotami, prawda, tylko trzeba jakby chcieć zrozumieć, co one do nas komunikują, a czasami też zejść na ich poziom komunikacji, prawda? Bo to, że my jesteśmy na przykład wzrokowcami, a jest czy kot raczej wącha i raczej smakuje, czyli prawda, jest inna percepcja, jest inna ten zakres świadomości, to nie znaczy, że nie jesteśmy w stanie się dogadać, prawda? Tylko musimy sobie uświadomić, że na przykład inaczej funkcjonuje tutaj to dekodowanie świata. Chciałem powiedzieć, że i to już będzie ostatnia rzecz, zanim wygłoszę końcowe przemówienie, bardzo krótkie i ostrzeżenie pewnego rodzaju, to się okaże za chwilę. Chciałem powiedzieć, że w książce uderzyło mnie w którymś momencie, jak piszesz o swojej relacji z kotem, czy z kotką raczej, piszesz, że ona wie, że ja jestem dla niej. I to mi się nie spodobało z takiej już bardzo w pewnym szczególnym sensie wysublimowanej perspektywy, naruszenia partnerstwa, bo ja jednak czy z tymi kurami, czy z psami, z którymi mam czasem do czynienia, wchodzę w takie relacje, które sam uważam za bardzo partnerskie, no maksymalizuję to partnerstwo, lubię kreować takie trochę sztuczne oczywiście relacje, to mi się nie bardzo spodobało, że ty się w tej roli ustawiasz, że jesteś dla niej, no ale jak jesteś... Ale przepraszam cię, ona jest chora. Ona jest chora i wymaga specjalnej opieki i dla mnie to jest tak jak opiekowanie się osobą, która po prostu wymaga tej opieki. I mówię szczerze, że miałam okazję zajmować się również ludźmi, którzy potrzebowali wsparcia. To jest to samo, prawda? Więc tu jest chora, jestem dla. To w książce nie było chyba, albo nie zauważyłem. To zostawmy ten argument, jeśli to zasługuje na mianę argumentu, co powiedziałem, wrażenie raczej, które odniosłem. Joanna, proponuję, żebyśmy na tym skończyli, bo przypuszczam, niestety nie mam zegara, że rozmawiamy już chyba ponad godzinę. Także na zakończenie chciałem jeszcze raz zachwycić się tą książką, powtórzyć, że jest zupełnie niezwykła i zachęcić wszystkich do czytania, ale jednocześnie chciałem wygłosić pewne ostrzeżenie, że książka jest w taki sposób napisana, tak właśnie łączy ten filozoficzny pewnego rodzaju wywód z osobistą perspektywą, ale też nie do końca tylko prywatną, bo taką łączącą właśnie ciebie z wybranymi zwierzętami, nie tylko kotką i psem,
ale na początku książki z panią Sroką i panem Kretem. Chciałem ostrzec zwłaszcza tych, którzy mają zdecydowanie prześmiewczy, nie lekko żartobliwy, tylko prześmiewczy albo niechętny stosunek do weganizmu, czy filozofii, czy religii, że jeśli zabierzecie się do czytania tej książki, to uważajcie bardzo, bo może wam się zdarzyć, że zostaniecie weganami. Ja się bronię wciąż, ale nie całkiem skutecznie, bo jak ja już powiedziałem jakiś czas temu przez telefon, postanowiłem po przeczytaniu tej książeczki już nie jeść więcej srok ani kretów, bo są zbyt uosobione przez sposób, w jaki potraktowałaś ten temat w dwóch pierwszych rozdziałach. Także wszystkich, którzy za nic w świecie nie chcą zostać weganami, przestrzegam przed czytaniem tej książki, a wszystkich innych, zwłaszcza racjonalistów, ludzi o otwartych głowach, bardzo gorąco zachęcam, a tobie bardzo dziękuję za rozmowę. Gdyby więcej było takich wegan jak ty, a mniej takich, którzy mówią ludziom, co wolno powiedzieć, a co nie, to z większym przekonaniem bym kroczył tą ścieżką, jeżeli już na niej jestem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.